Pewność siebie to ważna rzecz dla każdej, właściwie każdego z nas. Czy da się ją poprawić ubraniem? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Czy pewność siebie da się poprawić ubraniem? Właściwie powinnam powiedzieć, to zależy. Bo właściwie i tak, i zupełnie nie. Ponieważ z takiego psychologicznego punktu widzenia pewność siebie nie powinna się brać z czegoś tak błahego, zewnętrznego, jak to, jak wyglądamy. Natomiast po własnych doświadczeniach i po rozmowach z tysiącami moich klientek wiem jedno. Ubranie potrafi dodać pewności siebie w danej sytuacji. I to jest bardzo ważne. Więc uważam, że tak, ubranie może wpłynąć na to, jak oceniasz siebie, jak postrzegasz siebie i jednocześnie jak pewna jesteś w danej sytuacji. Zacznę od tego, że ludzie nas oceniają. Bez wątpienia jesteśmy oceniani, oceniane na każdym kroku, gdzie spotykamy się z innymi. Czy to jest fajne? Na pewno nie. Cudownie byłoby, gdyby wszystkie porzekadła typu nie szata zdobi człowieka albo nie ocenię książki po okładce były prawdą, natomiast moim zdaniem nie są. I nawet, i tutaj może będę bardzo niepopularna, powiem, że nie powinno się to zmienić. Wychodzę z założenia, że gdy oceniamy innych, a właściwie opiniujemy innych, to opiniujemy na dwa sposoby. Coś, co nam się podoba lub coś, co nam się nie podoba, no ewentualnie może być coś neutralnego. Wychodzę z założenia, że jeżeli chciałabym przestać opiniować, oceniać innych ludzi, to właściwie musiałabym przestać oceniać wszystko. A uważam, że jest to niemożliwe, a nawet powiedziałabym szkodliwe. No bo jeżeli pójdę sobie na przykład do sklepu i dostrzegę, że pani, która mnie obsługuje, ma na przykład fantastycznie dobrane okulary albo przepięknie dobrany kolor pomadki, to mam ogromną ochotę ją skomplementować i przeważnie to robię. Ale ten komplement pojawia się dlatego, że ja oceniłam to jako coś pozytywnego. Oczywiście mogło być też na odwrót. Mogę podejść sobie do pani w przyladzie sklepowej i pomyśleć sobie, no ta pomadka jest trochę zbyt wyrazista jak dla tej pani. I oczywiście wtedy zostawię to dla siebie i nie będę tego mówiła dalej, chyba że ktoś się mnie o to zapyta jako profesjonalist i wtedy bardzo chętnie się wypowiem. I myślę sobie, że gdybym przestała zauważać te pięknie dobrane okulary, pięknie dobraną pomadkę, czy cokolwiek innego, co pojawia się fantastycznego w moim otoczeniu, w kontekście innych ludzi, no to przestałabym tak naprawdę zauważać wszystko, co piękne dzieje się wokół mnie. No bo to, że widzę pięknie dobraną torebkę, pięknie dobraną pomadkę, okulary, cokolwiek, to też oznacza, że widzę piękny zachód słońca, mglisty poranek i wszystkie inne piękne rzeczy, które zdarzają się na zewnątrz mnie. Więc uważam, że zaprzestanie oceniania jest takie trochę niemożliwe, ponieważ ciężko będzie nam ocenić, tam zopiniować czy zaobserwować coś u kogoś, możemy to różnie nazwać, nie da się by tego oderwać od całości naszego życia, a ja nie chciałabym przestać dostrzegać piękne poranki czy wspaniałe zachody słońca, dlatego też nie będę zaprzestawała tego oceniania. Tak? I tutaj daję ten cudzysłów ze względu na to, że tu nie chodzi, że oceniam i będę jakoś negatywnie tutaj się wyrażać, absolutnie nie, ja po prostu zauważam fakt. To, czy ja się z nim zwiążę emocjonalnie, czy komuś przekażę to w taki czy inny sposób, to już jest kwestia mojej kultury osobistej, mojego wychowania, umiejętności interpersonalnych. Natomiast samo ocenianie, samo zaopiniowanie, samo to, co pojawi się w mojej głowie jako efekt tej oceny, jest moje. Co z tym zrobię? To już jest kwestia tych relacji międzyludzkich. No i właśnie, dlaczego właściwie tak się dzieje? Dlaczego my oceniamy innych ludzi? No niestety tak działa nasz mózg. Jemu jest prościej funkcjonować wtedy, gdy mamy możliwość odwołania się do czegoś. To znaczy, gdy raz w życiu dotknęłyśmy gorącego żelazka jako
dwu, trzy, pięciolatka, to nie dotykamy go już więcej, ponieważ mamy doświadczenie, porównujemy, aha, to jest żelazko, tego nie dotykaj, bo będzie bolało. I to już po prostu wiemy. I tak samo jest w przypadku oceniania. Po prostu ocenianie ułatwia nam funkcjonowanie w świecie. I tak działa nasz mózg. I proste. Ja tutaj nie będę wchodziła w szczegóły ze względu na to, że po pierwsze nie jestem specjalistką, poza tym nie o tym jest to nagranie. Więc chciałam tylko takie rozpracować taki temat, żeby właśnie nie oceniać innych. Ja z nim nie do końca się zgadzam, bo uważam, że po pierwsze to mój mózg tak funkcjonuje, a po drugie to ocenianie tak naprawdę robi nam bardzo dużo dobrego. Koniec, kropka. No i teraz odpowiedź na pytanie. Jak dodać pewności siebie ubraniem. Przede wszystkim czujemy się pewne siebie w kontekście naszego ciała, w kontekście naszego wyglądu, bo ja dzisiaj nie o kompetencjach, nie o umiejętnościach, nie o tych wszystkich rzeczy, które składają się z naszego na nasze wnętrze, tylko w kontekście tego, jak wyglądamy. Co sprawia, że czujemy się pewne ze swoim wyglądem? Przede wszystkim i co najważniejsze, to, że mamy ubranie, które jest nasze. I co to tak naprawdę znaczy, że ono jest nasze? To będą takie warstwy, mogłabym powiedzieć, takie kilka aspektów, które będą się na to składały. Przede wszystkim te takie stylistkowe kolory i fasony. Czyli dobrze dobrany kolor, dobrze dobrany fason i dobrze dobrany to nie zawsze będzie znaczyło stuprocentowo zgodny z zasadami stylizacji. Bo może być tak, że twój ulubiony fason wcale nie będzie w poradach idealnych dla twojego typu sylwetki, ale coś będzie sprawiało, że to ty będziesz czuła się w nim fantastycznie. Więc dobrze dobrane kolory, dobrze dobrane fasony to jest na pewno coś, co sprawia, że my czujemy się pewnie w danej sytuacji, czujemy się ładnie po prostu. Ale tak naprawdę to nie tylko kolory i fasony, bo też styl. I styl dobrany do kilku poziomów. Przede wszystkim styl dobrany do tego, jaki jesteśmy. Jakie są nasze cechy osobowości, jakie są cechy naszego charakteru, jaki mamy sposób ekspresji, w jaki sposób się wypowiadamy, czy jesteśmy bardziej ekstrawertyczne, czy introwertyczne, czy jesteśmy takie bardzo hej do przodu, czy zupełnie po prostu poker face, to wszystko wpływa na to, jakie ubranie powinnyśmy do siebie dobierać. I wpływa w dwóch kontekstach, bo czasami możemy ubraniem podkreślać jakąś cechę, to znaczy na przykład to, że jesteśmy wesołe, dziewczęce i roześmiane, a czasem chcemy, żeby ubranie sprawiło, że trochę będzie ta nasza dziewczęcość i roześmianie będzie troszeczkę skasowane. Więc to jest ten aspekt, czyli ten taki społeczny. Druga rzecz to właśnie styl dobrany do tego, co nam się po prostu najnormalniej w świecie podoba. Czyli możemy być na przykład roześmianą, wesołą osobą, która dodatkowo jeszcze będzie lubiła styl takie nawiązania do stylu dziewczęcego, czyli gdzieś tam jakieś serduszka, kokardki i może przez jednych ludzi będzie odbierana jako infantylna, ale ona w tym będzie czuła się fantastycznie i to tak naprawdę jest najważniejsze. No ale jeszcze, oprócz tego, że styl powinien współgrać z naszą osobowością, styl powinien nam się podobać, to dobrze jest jeszcze dopasować go do danych okoliczności. No, pociągnę ten temat tej wesołej, roześmianej osoby, która powiedzmy, że lubi właśnie kropeczki, kokardki i jakieś postacie z kreskówek na swojej odzieży, jakichś tam bluzach, t-shirtach. No i taka osoba idzie na rozmowę kwalifikacyjną. I oczywiście swojej osobowości nie zamknie. Natomiast te kotki, pieski, serduszka i kokardki nie będą najlepszym wyborem. Wtedy lepiej będzie właśnie trochę ubraniem skasować to, tą miękkość osobowości, która się pojawia i nie dodawać jej czegoś, co może być odebrane jako infantylność. No bo to nie jest to miejsce, gdzie chcemy być odbierane właśnie w ten sposób. Raczej szykujemy takie ubrania, które będą podkreślały nasz profesjonalizm, ewentualnie czasami kreatywność, w zależności od tego, o jaką pracę będziemy się starały. Więc styl powinien być dobrany też do tego, gdzie idziemy, w jakie okoliczności, z kim będziemy się spotykać, jaka to będzie pora dnia, w jakie to będzie miejsce, no bo inaczej będziemy się ubierać na
coś, co będzie związane z aktywnością taką bardziej casualową, może sportową, a inaczej, gdy będziemy szły do opery. Więc styl powinien być też dobrany do tych właśnie okoliczności. I to właśnie cały kombo, czyli te kolory, fasony, styl, nasze podobanie się, czyli to, co nam się podoba, gdy to wszystko jest zgrane idealnie, wtedy czujemy się pewne siebie. Wtedy czujemy się fantastycznie. Wtedy czujemy, że ubranie dodaje nam mocy. I cudownym jest dla mnie jako dla stylistki odkrywanie tego z moimi klientkami. Najczęściej robię to w klubie stylowych kobiet. Zapraszam na ksk.kodstylu.pl, ale też podczas usług indywidualnych. Także jeżeli nie chcesz robić tego sama, nie chcesz przechodzić sama przez cały ten proces, to zerknij do naszego klubu lub do sekcji z usługami w naszym sklepie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem i zapraszam do obserwowania mojego profilu. Pa, pa!